Dzień dobry, jestem Riot Gplay, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i tym razem sprawdzanie mapek. Dawno tej serii nie było, a nie ukrywam, że troszkę na kanale jest lekki przestój z filmami, więc pomyślałem sobie, że nagram dla was kilka sprawdzeń, bo kilka mapek się co nie pojawiło. No i pierwsza z nich, którą dzisiaj nagrywam dla was, jest właśnie typo polska wieś beta. Przekonwertowana tego farminga, więc nie oczekujmy zbyt wiele, bo wiadomo, że konwerty są takie, że dobrze wyglądają w... Czy konwerty nie wyglądają zbyt dobrze ogólnie, nie? One raczej dobrze wyglądają po prostu w farmingach, te mapy, których powstawały, tak? No a że typowa to już bardzo, bardzo stara mapa, dlatego no zobaczymy, co tu w ogóle będzie, co nie? Jestem na przystanku i też z tego powodu właśnie tutaj bym sobie usiadł i poczytał wam przy okazji, co autor napisał tej mapie. A jest to właśnie to, że na mapie są dwie gospodarki, 32 pola i 3 łąki, 6 nowych upraw, takie jak żyto, pszenżyto, orkisz, lucerna, marchew oraz cebula. Także coś nowego, fajnie. Mamy punkty produkcyjne, eurotyp produkcja, no i chyba to w sumie tyle. 10 punktów skupu, także sporo. Sklep z maszynami, maszyny na starcie, urozmaicony teren i wiele, wiele więcej. Ale wiele, wiele więcej nam nie powiedziano, także sami musimy zobaczyć, co się dzieje ogólnie. No to cóż, ja powiem szczerze tak, tą mapę kojarzę z farminga chyba nawet 15, jakoś tak. I chyba te drzewa również te 15 kojarzą. Są takie stare, w sensie fajnie zobaczyć sobie taką właśnie mapkę w starym stylu, może ktoś tęskni tymi czasami. No to proszę bardzo, macie takie właśnie tutaj drzewka. Są one tutaj w tym miejscu. Na samym początku może od razu pokażę, jak ta mapa wygląda, bo PDA jest jej takie, więc nie jest to zbyt duża mapa, jak pewnie wiecie. Ale z góry wygląda w ten sposób, co nie? O, tak sobie sprawdzimy całą z góry. Także dosyć malutka mapka, ale już widzę, że jest sporo zmian względem tego, co było kiedyś. Także zaczniemy sobie od wioski ogólnie, więc wchodzimy na typową wieś. I to już właśnie te pierwsze zabudowania. Ogólnie to tak jeszcze jedną rzecz tylko napomknę, że do mapy nie są wymagane żadne budynki pobierane tam z zewnątrz, więc wchodzicie i macie wszystko tutaj już, nie? Także są to jakieś punkty, nie wiem, czy to punkty skupić, co może ja zrobię sobie tak, że sobie odpalę tak znacznych stref interaktywnych, co bym lepiej widział, gdzie co jest, co nie? To od razu mamy jasną buraczki, jakieś tam fajnie. Oczywiście przypominam tylko tyle, że w opisie jak zwykle macie linka do ankiety, żebyście to wy ocenili tę mapę, bo kim ja jestem, żeby mapę oceniać. Ja wam tylko pokazuję, jak to wygląda, a wy już ocenicie sami, także w linku w opisie macie, w opisie macie link do ankiety, tak? Także zapraszam tam sobie sprawdzić. Okej, okay, i tu chyba są te gospodarstwa, o których była mowa. Na pewno to jest gospodarstwo grywalne, numer 1. Tu właśnie jest Yonder, jest Zetor, jest jakaś przyczepka Velgera. No, garaż rzecz jasna oraz obora. Tutaj jest obora fajowa. Ja no tak mówię, gdzieś to kojarzę, to budynki one chyba są na modhubie dostępne, także zaraz coś zobaczymy w ogóle sobie, co się dzieje. No tak, no są krówki, nie? Więc możemy sobie kupić, powiedzmy, tyle. Tak, spoczko. A jak chodzi o farmlandy, właśnie, bo też jestem ciekaw. Mapkę też trochę zagrać sprawdzam z wami, więc to tak też ciekawe. Jeszcze się polatam sobie po niej, oczywiście sprawdzimy, co jest 5, ale raczej sprawdzam z wami. Tu chyba też jest jakieś gospo albo pastwisko, a nie, to handla z zwierzętami. Dobra, gdzie jest drugie gospo w ogóle, bo jest jedno jakby pokazane. Chyba tu jest drugie, jak już, nie? No, zaraz zobaczymy sobie. No, także ogólnie mega plus zaraz za farmlandy, które są blisko siebie. Nie lubię, jak są takie właśnie jakieś odstępy między farmlandami, czy nie wiem, drogę osobną, czy coś takiego. Więc na pewno chodzi o farmlandy na plus, bardzo dobrze zrobione. No, więc już tutaj jest git. Tu widzę sobie jakieś tam maszyny do uprawy. Oraz tu mamy taką w ogóle fajną wiatę. Troszkę coś się chyba tutaj z tymi cieniami popsuło. Pewnie przy eksporcie gdzieś tam czy coś. Różne rzeczy się dzieją. Mamy też kombajnik oraz silos, który pewnie działa. No, widzę, że działa, dobra. Znaczy jest triggerek, więc pewnie działa, nie? W ogóle włączmy sobie może hudy. Co wam też taką pokazać bardziej, jak to wygląda. Są dróżki tutaj, są tutaj też jakieś kolejne rzeczy. Aha, to jest hydra, co nie napełniając pod wodę. Fajnie. Tutaj widzę, że mamy również jakieś... To się w ogóle kupuje coś tutaj? Opisałem, że pewnie jak kupimy... Aha, bo to jest landzik, który kupujemy. Tak jest. I teraz mamy dostęp do całej gospodarki. No to wszystko jasne. Czyli są dwie gospy, tak było powiedziane wcześniej. Fajna wiatka. Tu są jakieś właśnie te do napełniania. Okej, okay, otwieramy sobie to jeszcze. Ej, kurczę, fajny budynek nawet jest w sumie. No, taki tutaj do pogiercowania jak najbardziej. Zapala światełko? Zapala się. Wszystko fajnie. Dobra, bramy się otwierają, także najważniejsze. Jest tutaj też wiata. Taka tego, tu jest kurniczek. Na którym kury działają? Zaraz zobaczymy, no pewnie działają, no nie, co ma nie działać. Tak jest, kurki coś śmigają, jest też silos zbożowy, który zapewne właśnie ma tą. Tak jest, wszystko się zgadza. I teraz jeszcze dmuchawa.
No i Fajrant, no i git, nie? Dobra, tyle z gospodarstw, chyba nie mam więcej co sprawdzać. Polecimy sobie dalej. Ogólnie ja bardzo chwaliłem kiedyś typowo za to, że pola są długie, wąskie i na takie malutkie maszynki. Więc to jest taka typowa polska wieś pod właśnie serię singla. Tak jak nie masz czego nagrać na YouTube'ka, to sobie nagrywasz na tej mapie, bo po prostu wchodzisz, jedną robotę wykonujesz na tym poletku i dom ci, nie? To jest bardzo przyjazna mapa pod tym względem, bo dorobić się narobisz tutaj za bardzo, musiałeś bardzo długo grać, ale ogólnie na pewno na plusy jest to, że są te pola malutkie, to takim ciapkiem 60 jakoś to może gdzieś tam władkiem pocisnąć co można, nie? Tutaj jest chyba też land, tak, to jest też land, tylko to nie ma łąki, tylko jest taka łąka, wiecie, jakby z tego tej middle, nie? No dobra, żeby tak nie latać, czy potem chyba to wymiar już wiecie. Przejdźmy sobie dalej. Przejdźmy sobie dalej i tu jest chyba jedna rzecz, którą właśnie nie pamiętam z tej mapy, bo wydaje mi się, że ona tu się dokończyła. A jednak tu jakaś droga sobie leci w tym miejsce. W tym miejscu sobie leci i tu dojeżdżamy sobie do takiego dużego pola. To jest chyba w ogóle największe pole na mapie, śmiem tak twierdzić, ale nie wiem ile ma hektarów, bo nie mam precision farming niestety. Ale chyba to będzie jedno z większych, chyba to albo ta 20, znaczy ta 1, znaczy to nie. Chyba tak. Dobra, no co, no teren jak zwykle to jest spoczko. Ogólnie konwertem zajmował się Puma, także no nie wiem czego się spodziewać w sumie. Okej, okay, jest to jakaś produkcja pewnie, tak, a czego to jest produkcja? Eurotyp produkcja, właśnie co to jest Eurotyp? A, nie mam kaski, no tak. No to już dodajemy kaskę. Nie. Co to, że jest tak głośno? Dobra. Okej, okay, tu jest wszystko, tak? To jest jakby jedna produkcja w tym. Olej słonecznikowy, cukier, mąka i płatki zbożowe, to jest wszystko na raz. Tak naprawdę. Więc mam tutaj tego typu rzeczy, zaraz jest. W sumie bardzo ciekawy pomysł tak naprawdę, wiecie? Tak całkiem obiektywnie patrząc, to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że możemy sobie od razu wszystko na raz produkować. No, to jest, wam powiem, coś, co sam bym musiał rozważyć nawet w swoich mapkach. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajny pomysł. Tutaj stoki, wiadomo, jakieś krzyże, bo to polska mapa, więc muszą być krzyże. O, i tu jest to legendarne błotko, nie? Ja pierdzielę, nie? Ono teraz się na paralaksie wygląda coraz lepiej niż wcześniej. Pytanko tylko, co tam się dzieje? Czekajcie, bo ja pamiętam, że kiedyś tam coś było takiego zakopanego. Jakieś tam kolizje były, coś, żeby się tak, wiecie, zakopywać, ale chyba dalej to jest, no, no tak, tak. Kiedyś pan w takich właśnie rzeczach dawał jakieś płotki albo coś, żeby się wjechać i zakopać, nie? Zablokować coś. To mamy skup zbożowy zapewne, jakiś. No i wyjeżdżamy sobie stąd. Skup to jest całkiem spoko, widzę, że to jest zjazd po tej stronie. I tu jest w ogóle marchew. W tym miejscu, taka duża. No teraz marchew, jak wiecie, już jest w dodatku premium, więc marchew trochę to już niepotrzebna, ale jest, jest ten stary typ marchwi. Także spoko. Tu mamy skup belek. Pewnie tak. Jadą sobie ten dalej, w ogóle nawet nie wiedziałem, że na tej mapie jest pociąg. Szkoda, że tylko zakończenie mapy jest takie słabe, bo czasy starego farminga, no nie ma co mówić. Takie troszkę. No więc jakby ten pociąg gdzieś tam pociągnąć dalej, to było trochę lepiej, ale i tak nie jest źle. Dobra, co tu jeszcze w ogóle mamy? Dalej zakręt, suche drzewa. No i tu kolejne pola. Tu dojeżdżamy sobie teraz do jakichś kolejnych wiosek i jest duży skup. Kojarzę go z Sosnówki, bardzo ładny skup na polskie, takie. A, to chyba przez shadery, tak? No tak. A może nie? Nie wiem. Skup Sosnówki, bardzo fajnie pasuje na polskie mapy, także spoko. I tu mamy kolejne jakieś, o jest biznes 30. Fajnie, typowo po polskiemu. Tu są krówki, tu się chyba handel zwierząt robi. Tak jest, handel zwierząt. Tutaj domki. Fajnie, tutaj też coś jest, jakiś. Sprzedaż czegoś? Prawdopodobnież. Tak, a ja chyba to coś. Może mi się wydaje? Nie wiem, może mi się wydaje. Dobra, tutaj kolejne domki są, fajnie. No i wyjazd tędy, też mam jakąś taką dróżkę. Nie wiem, chyba. Tutaj chyba nie byłem jeszcze nigdy. A, to jest kościół, no tak. I są tutaj te. I są tutaj, jest cmentarz przy kościele. W ogóle ciekawa sprawa, że kiedyś byśmy tak robili te cmentarze. U was są na przykład cmentarze tak zaraz przy kościele, czy to są trochę dalej? Bo chyba, wydaje mi się, że teraz te cmentarze chyba robi się trochę dalej od kościoła jednak, nie? Nie tak, że od razu przy kościele. To w pewnym sensie spoko, bo idziesz sobie do mszy i przy grobie gdzieś tam rodziny, nie? Jakieś zmarły, to też jakby git. Ale dobra, to nieważne, nie wiem o tym, to właśnie ta, chyba tu jest cebula, tak? To jest cebula taka, a tu już cebula taka większa, nie? No, fajnie. Co jak co, ale cebula wygląda całkiem nieźle. Tutaj.
tego trochę LOD poprawić, ale byłoby fajnie. O, to jest znowu błotko. Dobra, jeszcze bym chciał pokazać wam jedną rzecz, bo tu jest sklep z maszynami całkiem ciekawy. Tylko gdzie ja go teraz znajdę? Czekajcie, gdzie jest ten sklep z maszynami? Chyba tu muszę podlecieć sobie. Aha, na przykład tego skupu jest, no tak. Więc tutaj jest dróżka i tu jest właśnie sklep. Bardzo fajnie, że mój prefab się sprawdza na mapach. Ciela się, używajcie ludzie tego ile chcecie, macie wiele, wiele do wyboru tych rzeczy, także korzystajcie, to został wykorzystany Zetor. No i fajnie, szkoda tylko tyle, że nie można tędy otworzyć tego. Niby jakiś tam trigger jest, chyba że to trzeba kupić. Poczekajcie, może trzeba to kupić, wiecie, ja też nie wiem jak tutaj ktoś ustawiał. Ale może trzeba kupić ten teren, jestem tutaj, setkę kupimy. A, że jak kupimy też nic to nie daje, no dobra, no to szkoda. Ale to jest otwarte, więc można sobie wjechać zawsze. Tu jest ten handlarz, no i tam do biura nie możemy wejść. A jakiś taki duży się wydaje ten. Chyba zostało to trochę przeskalowane, wiecie, mam wrażenie. Chyba tak, chyba to zostało przeskalowane to biuro całe. Bo jakoś tak troszkę tego więcej jest. Mapa ogólnie nie jest na modhubie i raczej z tego co wiem, no chyba nie uda się jej wysłać. Ale no nie wiem, może się uda jednak. W każdym razie trochę błędów w logu jest, znajdziecie parę błędów, jakieś tam głównie warningów, a nie errorów, ale no jest jakby nie było jakiś tam błąd, więc troszkę takich rzeczy się znajdzie. A i tu to dochodzą w to miejsce tylko, okej, właśnie tak mówię, skąd te tory się wzięły? A to one sobie tędy lecą, tutaj i tutaj, nie? Dobra, spoczko. Tu kolejne błotko, fajnie, a jeszcze bym sobie tylko trochę cofnął i wyszedł bardziej w te tereny, tutaj. No cóż, chyba wam pomyślę, że to jest chyba tyle z tej mapy. Tak, chyba to jest tyle, więc już nic więcej nie pokażę, bo mapka jest dosyć malutka. No, ale dajcie na kasę na niej zagracie, czy wam się ona spodobała, czy nie. Oczywiście wszystko macie w opisie, linki do ankiety, a mapę znajdziecie na jakichś tam portalach, także dziękuję wam za uwagę, bardzo miło, że się wpadli. Zapraszam na kolejne materiały ze sprawdzania mapki, tak powiem, bardziej przeglądu, nie, no bo co tu, tak przejrzę, sprawdzę, a co tu się dzieje, a wy i tak to podacie swoje ocenie. Także zapraszam do komentowania. Ja będę oczywiście wszystko patrzył. Ty, wiecie co? Poczekajcie, bo ja chyba oszukałem was. Chyba miałem kamerkę jednak taką. Nie chcę, żeby tu było, że coś niedopowiedziane. Dlatego muszę to sprawdzić teraz. Nie, wszystko jest okej, okay. Po prostu ja kamerę miałem niżej, wiecie? Sorki, ludziska. Wszystko jest okej, okay. Nic nie jest skalowane. I'm sorry. Mówię, tak już tak dziwnie wysoko to było, nie? Także w porządku, przepraszam, mój błąd, nie? O, dobrze, że się teraz poprawiłem właśnie, bo mówię, kamera była. No to playkamerka czasami taka jest, że się tam gdzieś człowiek zagubi. Dobra, dzięki, że byliście na tym odcinku. Już teraz, jak mówię, zapraszam do opisu. Trzymajcie się, do kolejnych odcinków. No i cześć, pozdro, na razie. Pa, pa.